Jak wykorzystać magię świąt, żeby zmienić swoje życie oraz przyspieszyć i zmaterializować jak najszybciej nasze marzenia. I dla Was dzisiaj przygotowałam taką część teoretyczną, która pomoże Wam rozstawić wszystkie kropki nad i na końcu po prostu przepiękną, cudowną, niesamowitą, wyjątkową medytację, która przyspiesza realizację marzeń oraz małą niespodziankę. I chcę zacząć od tego, że teraz, kiedy jest taki chaos przedświąteczny, gorączka przedświąteczna, wszyscy mamy bardzo dużo zadań, dużo rzeczy do zrobienia, biegamy w tym chaosie, zastanawiamy się, co trzeba jeszcze robić i mam takie wrażenie, że niektóre osoby sobie jeszcze bardziej dokładają zadań i jeszcze więcej, bo jeszcze to posprzątać, bo tym prezenty kupić, bo to dokończyć, bo to ogarnąć i taka osoba już jest po prostu bez sił, jest wykończona. I powiedzcie mi proszę, u kogo z Was na tej liście tych rzeczy do zrobienia, tego ogromnego chaosu, jesteście Wy jako Wy? Kto na swojej liście ma ja, ma siebie? Gdzie, co ja dla siebie kupię w tym roku? W jaki sposób ja o sobie pomyślę? Bo ja myślę o tym, żeby ogarnąć mieszkania, ale czy ja myślę, żeby ogarnąć siebie w środku, ogarnąć swoją przestrzeń? Ja myślę o tym, żeby kupić prezenty bliskim, żeby wszystkich obdarować, ale co ja w tym roku zrobię dla siebie? Co ja kupię dla siebie? Jak pracuję na kursie Sprawdzam zadania uczestników Odważ się marzyć, to u większości osób wychodzi podobne wyzwanie, wychodzi brak miłości do siebie, brak akceptacji siebie. I z tego wynikają te wszystkie Wasze, tak jak mówicie, że coś mnie w środku trzyma, coś mi nie pozwala iść do przodu, te moje błędy, które nawyki, które popełniam z roku na rok, które powtarzają się regularnie i przez to jestem niezadowolona, jestem sfrustrowana, to mnie boli i stoję w miejscu. I mam dla Was taką piękną propozycję, piękny prezent, który możecie sobie, to jest po prostu najlepszy prezent, który możecie dla siebie zrobić ever. Jak już obdarujecie siebie tym prezentem, przyjmiecie ten prezent, bo jedno to prezent dać, a drugie jeszcze trzeba umieć przyjąć ten prezent. I jak sami od siebie przyjmiecie ten prezent, to w przyszłym roku Wasze życie po prostu już będzie zupełnie na innym poziomie, zupełnie będzie inaczej to wszystko wyglądało, dlatego że dostaliście od siebie ten najważniejszy prezent. I tym najważniejszym prezentem jest wybaczenie sobie. Jak mamy Wigilię, mamy kolację, przed kolacją dzielimy się opłatkiem, życzymy, składamy piękne życzenia, wybaczamy osobom, godzimy się z nimi. I moją taką propozycją dla Was, żeby to dla Was stało się takim nawykiem, że w pierwszej kolejności ja dzielę się opłatkiem sama ze sobą. Ja sama sobie wybaczam, ja sama sobie składam życzenia i zastanawiam się, co ja chcę, czego ja potrzebuję. I teraz mam dla Was takie bardzo fajne, bardzo szybkie i proste ćwiczenia. Istotne jest, jeżeli ktoś prowadzi samochód i mnie słucha, to trzeba wstawić wideo na pauzę i wrócić do tego ćwiczenia, jak już będziecie w domu. Jeżeli coś robicie, to usiądźcie proszę, odstawcie to, co robicie, usiądźcie proszę, dajcie sobie taką intencję. Chcę 2 minuty spędzić ze sobą, chcę się wyciszyć. Zamknijcie oczy, zróbcie bardzo głęboki wdech, bardzo wolny wydech. I kiedy wydychacie, to powiedzcie, odpuszczam wszystkie myśli, relaksuję swoje ciało. Jeszcze raz głęboki wdech, bardzo wolny i długi wydech. I jeszcze raz dajcie taką intencję, odpuszczam wszystkie myśli, wszystkie napięcia. Te 2 minuty są dla mnie. I jeszcze raz, trzeci raz głęboki wdech. I bardzo długi, wolny wydech. I teraz zadajcie sobie takie pytania. Ile lat ma moje wewnętrzne dziecko? I pierwsza myśl, która przychodzi do głowy, to jest prawdziwa myśl. To jest właściwie tyle, ma wasze wewnętrzne dziecko. Jeżeli żadna myśl nie przyszła do głowy, żadna cyferka nie przyszła do głowy, to wróćcie te 2 minuty wcześniej, jeszcze raz zróbcie to ćwiczenie, bo odpowiedź przychodzi zawsze. I to odpowiedź, ta cyfra, którą usłyszeliście, w tym wieku utknęło wasze wewnętrzne dziecko, utknęło to wasze ja, które, tak jak mówicie, coś mnie w środku trzyma. Coś mi nie pozwala iść do przodu. To coś, co wam nie pozwala przekraczać wasze kolejne granice, co nie pozwala wam robić coraz więcej, coraz bardziej odważnie, co nie pozwala wam marzyć i chcieć więcej. I w zależności od tego, jaka odpowiedź przyszła, czy to jest 5 lat, 7 lat, 10, 15 lat, to możecie pójść jeszcze krok dalej. Możecie, jeżeli nie pamiętacie, to możecie dać taką intencję, chcę przypomnieć, co wtedy się wydarzyło. Dlaczego to moje dziecko jest takie skrzywdzone, to wewnętrzne dziecko? Dlaczego mnie tak blokuje i to, co wy mówicie, sabotuje i że po prostu jestem taka i siaka i taka? To jest to właśnie to wasze wewnętrzne dziecko, które utknęło w tym wieku
I dalej tam stoi, po prostu zostało tam, wy już dawno poszliście do przodu i teraz wam się wydaje, że ja jako dorosła, ja z pozycji dorosłej osoby chcę tyle rzeczy zrobić, planuję tyle rzeczy zrobić, już kolejny rok próbuję się odchudzać, próbuję zmienić pracę, a czemuś mi nie idzie? Nie idzie dlatego, że to wasze dziecko nie poszło za wami. Wy już jesteście tutaj, jesteście na zupełnie innym, w innym miejscu swojego życia, ale mentalnie, energetycznie, emocjonalnie utknęliście w tym wieku, taka jak wam odpowiedź przyszła. I możecie dać taką intencję, że chcecie zobaczyć, co wtedy się wydarzyło. Jesteście gotowi to odpuścić. Bo może nie przyjdzie wam nic do głowy, nie przypomnicie sobie żadnego złego momentu, dlaczego to dziecko tam utkwiło w tym okresie. To wtedy dajecie sobie taką intencję, że jestem gotowa wybaczyć. Jestem gotowa wybaczyć sobie za te wszystkie negatywne wydarzenia według mnie. Za to, że tyle razy mi się nie udawało. Za to, że już 10 lat się odchudzam i dalej się nie odchudziłam. Za to, że tyle lat już marzę o idealnym partnerze i dalej go nie mam. Za to, że dalej mam tą pracę, której nie znoszę. Za wszystko sobie wybaczam. Zadbać o to swoje wewnętrzne dziecko, żeby zwrócić na niego uwagę, żeby mu pokazać, że słuchaj, jesteś akceptowany, jesteś kochana, dbam o ciebie, bo dopóki tego nie zrobicie, mam nadzieję, że to sobie uświadomiacie, na ile to jest ważne, dopóki tego nie zrobicie, cały czas będziecie nadal tkwili w miejscu, nadal będziecie popełniać te same błędy z roku na rok, będziecie po prostu kręcić się w kółku, tak jak, nie wiem, jak taki chomik w kołowrotku, dlatego że nie podciągnęliście to, co się wydarzyło już w przeszłości. I tutaj chcę Was od razu zaprosić na kurs, który będziemy robić. Kurs startuje 8 stycznia. Pokochaj siebie. Będziemy zajmować się tym, tą akceptacją siebie, tą miłością do siebie, bo to jest taki fundament, to jest taka postawa, postawa wszystkiego. Bez tego nie mamy szczęśliwego i spełnionego życia, jeżeli nie kochamy siebie, jeżeli nie akceptujemy siebie. Link do kursu znajdziecie w opisie, tak jak zawsze. Wstęp pierwszy dla uczestników pierwszej moduł będzie za darmo, więc będziecie mogli zobaczyć, czy to jest dla Was, czy czujecie temat, czy to coś jest na teraz, czy może na później, czy już teraz jestem gotowa odpuścić, wybaczyć sobie i zacząć nad sobą pracować, czy jeszcze trochę poczekam, to Wy zdecydujecie, Was gorąco zapraszam, link znajdziecie w opisie, a my jedziemy dalej. I jak już mam odpowiedź, ile to moje wewnętrzne dziecko ma lat, i jak już dałam tą intencję, że jestem gotowa wybaczyć sobie, jestem gotowa w te święta wejść inną osobą, jestem gotowa w te święta w końcu spełnić swoje marzenie, w końcu zacząć żyć inaczej i bardzo dobrze się ze sobą czuć, to zróbcie to. To zrobimy podczas danej medytacji, podczas medytacji, która będzie na końcu. A teraz dla Was mam jeszcze taką kolejną małą niespodziankę. Właściwie niespodziankę, którą pomysł na ten pomysł podsunęli mi uczestnicy kursu Odważ się marzyć. Moim kolejnym takim ukrytym talentem jest umiejętność jednoczenia ze sobą ludzi. I stworzyłam na kursie czat, gdzie uczestnicy mogli pisać ze sobą. I właśnie zawiązała się taka relacja, kto skąd jest, taka dyskusja, kto skąd jest, a potem nawet już jakieś takie kilka uczestników zaczęło między sobą pisać i doszło do tego, że a może dawaj przyjdziemy na prywatny czat, prywatnie będziemy ze sobą pisać. I ja tak sobie pomyślałam, jakie to jest niesamowite. Sprawdzając zadania uczestników, jak piszą marzenia, to większość z nich ma podobne marzenia o przyjaźni. O tym, żeby spotkać fajnych osób, z którymi będzie można podróżować, spotykać się na kawę, spotykać się towarzysko. Osoby, którzy mają to samo podejście do świata, tą samą chęć rozwoju, tą samą potrzebę chcieć więcej, bo nie każda osoba ma potrzebę mieć większe marzenia, potrzebę więcej zarabiać, potrzebę mieć jeszcze lepsze życie. Nie każdy taką ma, ale większość mają i ci, co mają, też mają potrzebę mieć takich ludzi w swoim otoczeniu. Ja sobie pomyślałam, jakie to by było niesamowite, gdyby ta społeczność, którą mam, jest dość duża, gdyby w tej społeczności zawiązały się takie przyjaźni, takie relacje, może nawet to przerodzi się w coś większego. I teraz mam dla Was taką propozycję. Piszcie w komentarzu, skąd jesteście, a ja Wam życzę od całego serca i tak właśnie nawet widzę sobie, żeby taki był jeden komentarz. Ja jestem z Warszawy, a ja też jestem z Warszawy. Ja jestem z Niemiec, a ja też jestem z Niemiec. Ja jestem z tego małego miasta. O, ja też jestem z tego małego miasta. Żebyście się znaleźli, żeby Wam udało się znaleźć przyjaciół, znaleźć znajomych, dobrych znajomych, z kim będzie można porozmawiać, z kim będzie można stworzyć coś nowego, bo to jest taki niesamowity moment, kiedy masz takich osób, co myślą tak samo jak Ty i nawet po takim spotkaniu, czy tam
godzinnym czy półgodzinnym wyjściem, kiedy spotykacie się z tymi ludźmi, to jesteście bardziej naładowani energią, bardziej Wam się chce, macie więcej niesamowitych, wspaniałych pomysłów i potem wychodzicie z takiego spotkania i macie takie wrażenie, Boże, ja to teraz zmienię świat, ale jest fajnie. I to fajnie właśnie tworzy ta energia, tworzą ludzie, tworzy ta społeczność, która tutaj jest, tylko jedynie musi po prostu się znaleźć i dopasować się do siebie. A z drugiej strony nawet w te takie gorsze dni, kiedy mi się wydaje, że po prostu nic nie chcę, że jest mi bardzo ciężko, nic mi nie wyszło, nic mi się nie udaje, to po takim spotkaniu do mnie dociera, no nie, to jest chwilowe, jutro to się zmieni, jutro będzie nowy dzień i już jest lepiej. Więc od całego serca Wam życzę odnaleźć się, życzę Wam stworzyć bardzo fajne znajomości, bardzo fajne relacje, bardzo fajne przyjaźnie. A teraz przejdziemy do medytacji. I celem tej medytacji jest to, żebyście przeżyli swoje marzenia. Wybierzcie jedno marzenie, takie najbardziej, które jest dla Was najbardziej bliskie, najmocniejsze, którego pragniecie całym swoim sercem. I w to marzenie wejdźcie już z tej pozycji, tego co mówiłam, pozycji tego wewnętrznego dziecka, któremu wybaczyliście. Najpierw zróbcie ten proces i potem wchodzicie w tą medytację, żeby się naładować energią, żeby przeżyć to swoje marzenia i żeby po prostu cudownie zacząć nowy nadchodzący rok. Zanim przejdziemy do medytacji, pomyśl o swoim największym marzeniu. O swoim pragnieniu, które chcesz, żeby zrealizowało się jak najszybciej. Możesz wypowiedzieć go na głos, a możesz wypowiedzieć go w sercu. I jak już to zrobisz, zaczynamy. Usiądź wygodniej, zamknij oczy i daj sobie taką intencję, że chcesz odpuścić wszystkie napięcia, wszystkie myśli i chcesz spędzić ten czas ze sobą. Chcesz przeżyć niesamowite, wyjątkowe doświadczenia oraz emocje związane z Twoim marzeniem. Weź bardzo głęboki wdech i bardzo długi, wolny wydech. I z każdym wydechem wyobrażaj, jak z Twojego ciała wychodzą napięcia. Jeszcze raz bardzo głęboki wdech i bardzo głęboki, wolny wydech. Jeszcze raz w myślach powtórz sobie, chcę zrelaksować swoje ciało, chcę odpuścić wszystkie myśli. Jeszcze raz bardzo głęboki wdech i z wydechem odpuść wszystko, co Ci nie służy. Teraz zeskanuj swoje ciało i zobacz, czy są jeszcze gdzieś jakieś napięcia. Rozluźnij czoło, usta, szyję, plecy, ramiona, ręce. Rozluźnij klatkę piersiową, brzuch, biodra, uda, łydki i stopy. I weź jeszcze raz głęboki wdech i z wydechem rozluźnij całe ciało. Zobacz teraz siebie w środku białego pokoju. Naokoło ciebie jest białe światło. Albo możesz wyobrazić, jak pokój, w którym siedzisz, zamienia się w białą przestrzeń. Znikają ściany, znikają wszystkie meble, znika krzesło, na którym siedzisz. Wszystko zamienia się w przyjemne, białe światło. Ty czujesz spokój, radość, spełnienie. Jeżeli do głowy przychodzą jakieś myśli, spokojnie je odpuść. I popatrz teraz na siebie. Widzisz, jak stoisz, czy siedzisz w tym pokoju. Widzisz, jakie masz odczucia w sercu. Co ci ciąży? Czy co jest niepotrzebne w twoim życiu? Co teraz ogólnie czujesz? Jak patrzysz na siebie? Jak tak siedzisz? I teraz daj sobie taką intencję. Jestem gotowa, jestem gotowy wybaczyć sobie za wszystko.
odpuścić wszystko, zostawić to, co mi nie służy. I wyobraź sobie teraz, jak z każdym wdechem i wydechem z Twojego ciała wychodzą negatywne wspomnienia, negatywne, smutne wydarzenia, przekonania, które Ci nie służą. Wyobrażaj sobie, jak z każdym wdechem, który robisz, Twoje ciało zalewa miłość do siebie, radość, spełnienie, spokój. I powtórz za mną: jestem gotowa, jestem gotowy wybaczyć sobie. Powtórz jeszcze raz: wybaczam sobie, odpuszczam wszystko. Idę w nowe, nową osobą. Możesz przytulić siebie, jeżeli czujesz, że chcesz płakać, jeżeli czujesz łzy szczęścia. Pozwól sobie na to. Pobądź chwilę ze sobą. Może chcesz sobie jeszcze coś powiedzieć? Może chcesz sobie za coś jeszcze wybaczyć? Może chcesz po prostu siebie przytulić? Zrób to, na co masz ochotę. A teraz wyobraź sobie, jak z Twojego serca wypływa miłość. Miłość w postaci białego światła, która zapełnia ten pokój. I tak jak taki kwiatek, który rozkwita, wypełnia się w taki sam sposób miłością. Wyobrażaj sobie, jak ta miłość, która wychodzi z Twojego serca, zalewa całe Twoje ciało, wypełnia cały pokój, wypełnia każdą komórkę Twojego ciała. Jesteś przepełniona i przepełniony miłością. Czujesz ogromną radość, ogromne spełnienia. Doświadczaj tego. Doświadczaj tej miłości. A teraz, kiedy jesteś cała wypełniona i cały wypełniony miłością i pokój, w którym się znajdujesz, też jest wypełniony miłością i ta miłość jest w całym Twoim ciele, zobacz naprzeciwko siebie okno. Podejdź bliżej do tego okna, zajrzyj w nie i zobacz, że tam jest ta rzeczywistość i jest ten dzień, w którym Twoje marzenie się spełniło. Wejdź do tej rzeczywistości. Zobacz, co się dzieje naokoło Ciebie, jak wyglądasz, co robisz, kto jest z Tobą. Przeżyj swoje marzenia. Zobacz, że to, o czym marzyłeś tyle lat, właśnie teraz się dzieje. Przeżywasz swoje marzenia. Czujesz radość, miłość, ogromne spełnienia. Czujesz ciarki na całym ciele, przyspieszone bicie serca. Czujesz ogromną wdzięczność. Poobserwuj, co się dzieje naokoło, jak wyglądasz, kto jest z Tobą, jak to jest, kiedy marzenie jest spełnione, jak się czujesz, co chcesz sobie powiedzieć, co chcesz zrobić. Pobądź w tym swoim marzeniu. To już jest Twoja nowa rzeczywistość. Pozwól sobie na nią. Im więcej szczegółów zobaczysz, im więcej rzeczy dotkniesz, im więcej przeżyjesz, tym więcej będziesz mógł i będziesz mogła zabrać ze sobą w swoje codzienne życie. Ciesz się i rozkoszuj się chwilą. To jesteś nowa Ty, to jest Twoje nowe życie. I jak będziesz gotowa i będziesz gotów, powoli wracaj do tu i teraz, otwieraj oczy i witam Cię w nowej rzeczywistości.